Hej, barany cukrowe. Sorry, że ręką przywaliłem w mikrofon. To jest film ogłoszeniowy. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to żebyście mi nie wysyłali linków do swojego ekwipunku pod filmem z openingiem. Z tego powodu, że konkurs albo rozdanie tych zjebanych naklejek odbędzie się na takiej zasadzie, że sobie po prostu wejdę. W sensie, jak się skończy trademan na te naklejki, to ten, kto pierwszy mi wyśle ofertę wymiany, że chce tę naklejkę, to ten ją dostanie. Jakie mi wyślecie zlecenia takie, dostaniecie naklejki. Oczywiście chodzi o naklejki z poprzedniego filmu, nie wszystkie, więc sobie będę sprawdzał, czy to te naklejki, czy inne, bo nie chcę mieć potem rozgarwiaszu na ekwipunku. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest 4:36. Jak wiecie, ja nie śpię. Jedyne, co robię w życiu, to sprawdzam, co nagrać na YouTubie. I szczerze mówiąc, nie miałem długo pomysłu. Zastanawiałem się, czy nagrać coś a la English, bo dawno nie było. Czy może nagrać coś o patternach, czy może cokolwiek innego. Aczkolwiek po siedzeniu tak długo, długo, długo i sprawdzaniu, jak się klarują ceny skrzynek, no to uznałem, że po prostu jakoś skrzynki mnie zainspirowały do tego, żeby nagrać absolutnie nie o nich. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie coś o skrzynkach, bo mam o nich dosyć dużo do powiedzenia, tylko nie wiem, czy tak jakby przypadkiem to, co ja mam o nich do powiedzenia, nie jest zbyt logiczne. W sensie, czy przypadkiem skrzynki teraz nie są w ogóle takim paradygmatem, że to jest aż za proste i za banalne, żeby to w ogóle o tym cokolwiek opowiadać. Także nie wiem, to mogę jakby zrobić, aczkolwiek trochę rzeczy nam będzie trzeba do tego zgromadzić, w sensie trochę informacji. No i przy okazji, przy takim filmie ze skrzynek trzeba by było poruszyć SummerSale, bo SummerSale już jutro, jak sami wiecie, a to może dosyć mocno wpłynąć na rynek. Także nie wiem, czy jeszcze sobie dzisiaj przypadkiem czegoś o SummerSale nie nagram, no bo czemu by nie? Takie ogłoszenia, przepraszam was za to, że tak to zajęło długo, aczkolwiek chciałem to powiedzieć. Ogólnie 14 lipca to jest taka data, która moim zdaniem jest najbardziej ze wszystkich prawdopodobna. W sensie, moimi marzeniami jest to, żeby skończyło się to teraz. W sensie, moimi wcześniejszymi marzeniami było to, żeby promocja skończyła się 20, ale w momencie, kiedy nie zobaczyliśmy żadnego update'a, który miałby to zrobić, po prostu poczułem się tak, jak powinienem się poczuć. W sensie, nic się nie wydarzyło. Później oczekiwaną przeze mnie datą był 22, który właśnie mamy teraz, i jak widzicie też na naszych serwerach, raczej na serwerach Valve, nie uświadczono żadnej większej zmiany odnośnie promocji. Ta trwa dalej w najlepsze. No i teraz tą datą, którą ja bym wypatrywał, jest 20. Kiedy jest piątek? Już sobie zapomniałem. Piątek jest 24. No, to tak plus minus. W sensie nie wierzę w to, żeby to było 24, ale miło by było. A potem jest to 1 lipca. Ponieważ jest to data, którą Valve ogłosiło na niby koniec promocji. Tak naprawdę to gówno prawda, tak szczerze. I wydaje mi się, że po prostu skończy się to na 14. A więc tak. Po pierwsze, będziemy mieli teraz SummerSale. Na SummerSale przewiduje dosyć mocne spadki wartości różnych przedmiotów. Znaczy mocne, niemocne, no takie odczuwalne, że zobaczymy, na pewno będzie widać SummerSale, ale nie wydaje mi się, żeby to był nagle cudzysłów otwórz niż rynkowy, cudzysłów zamknij. Tylko bardziej bym powiedział, że to będą takie lokalne spadki. W sensie one będą globalne, nie? Tylko lokalnie będą one występowały i nie będą one aż tak wielkimi spadkami, jakie pewnie większość z was oczekuje, pokroju 40-50%, tylko bardziej takie 15, 10, gdzieś 20 miejscami najprawdopodobniej, gdyż dywersyfikacja kapitału na Steamie jest zbyt duża, aby jakby to powiedzieć, żeby wystąpiły spadki, tak naprawdę jedna osoba, ewentualnie jakaś grupa ludzi, musiałaby mieć bardzo mocno wypakowane ekwipunek jakimś jednym przedmiotem, na przykład takimi skrzyniami breakout. Przez to, że przedmioty dzielą się mniej więcej na tak jakby jednolite grupy, nie da się zrobić jedno tak jakby dniowego bądź jednorazowego wielkiego strzału na cenę jakiegoś przedmiotu przez takie coś jak SummerSale. Przynajmniej to jest moja teoria, mi się tak wydaje. Dlatego
Oczekiwałbym jakichś spadków, aczkolwiek nie jakichś gigantycznych. Może na Holozy Antwerpu zrobi to jakieś wrażenie? Możliwe, że niektóre kapsuły spadną do ceny takiej, jaką możemy widzieć w lobby CSGO. Mam nadzieję. W końcu by wtedy może się zrobiło trochę luźniej z tymi kapsułami. Aczkolwiek tak naprawdę to, jeżeli chodzi o Summer Sale, to tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o 14. Jak wiecie, dużo strasznie rzeczy by. W ogóle Summer Sale moim zdaniem strasznie ułatwia nam. Bo to jest jeszcze tak, a propos tego Summer Sale'a, że on może strasznie mocno zmniejszyć ilość kapsuł na rynku. W sensie dlaczego? Ponieważ ludzie będą wtedy zamiast w szale zakupowym na Antwerp, mogą przenieść się nieco na ten Summer Sale. To jest głupie postrzeganie, wiem o tym, ale gdyby ludzie po prostu powyprzedawali swoje kapsuły na Antwerp, żeby kupić rzeczy na Summer Sale, to byłoby to przyjemne, co najmniej. No bo wtedy mielibyśmy nieco odpływ tego kapitału z Antwerpu, ludzie mieliby go taniej pokupowany. To, co jest ciekawe, to przeskakujemy lukę pewną, która zabiła RMR. To jest ciekawe, że właściwie Antwerp przez pewną głupotę i pewną chytrość przegapi tę lukę. Antwerp na pewno nie skończy się podczas Summer Sale'a, to przynajmniej mi się wydaje. I sądzę po prostu, że Antwerp będzie razem z Summer Sale'em. I to jest interesujące, bo automatycznie mamy dwie wyprzedaże na raz, one na siebie nachodzą, co oczywiście spowoduje dosyć pewnie mocne zaniżenie się cen, które już możemy widzieć głównie na skrzynkach Snakebite, Prisma 2, to są tak naprawdę sprawy, no na Snakebite dosyć mocne, na skrzyni Prismatu 2 groszowe, my widzimy na klaczu też nieco spadków w ostatnim okresie, no i najbardziej skrzynka, która to wszystko odczuwa, no to jest Broken Fang, która jednak odczuwa bardziej nerfa M4A1S niżeli same wyprzedaże, no bo pomimo wszystkiego ta skrzynka i tak szła bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o datę 14 lipca, wydaje mi się, że może być to odpowiednia data do zakończenia się promocji. To by się w sumie zgadzało z moimi pierwotnymi przypuszczeniami. Trochę jakby fajnie było marzyć, nie? Że będzie krótka promocja, tak jak Kebus to mówił, 2-3 dni, 3 dni to już może być trochę za dużo, tak jak to Kebus mówił, tydzień to już w ogóle zrujnuje. No nie, no ja mówiłem, że to jest przynajmniej 40 dni do 50, to bardziej w to strzelałem na samym początku. Trochę zostałem zaślepiony w środku taką wizją, nie powiem, że nie, mój błąd. Chociaż wydaje mi się akurat, że trochę mnie to kosztowało pieniędzy, na pewno, że w taki sposób zacząłem myśleć i trochę będzie mnie to kosztowało na pewno jakiegoś tam przekształcenia mojego planu inwestycyjnego. Jednakowo wydaje mi się, że lekcja, którą mogę wyciągnąć z Antwerpu jest gigantyczna i chciałbym ją przekazać właściwie i chciałbym zostawić ją do waszego komentowania. Po prostu skomentujcie tę decyzję. Jeżeli promocja na Antwerp zakończy się 14 i Antwerp okaże się być tylko chwilowym wypałem, w sensie, że tylko przez chwilę on będzie gdzieś tam święcił swoje zyski, tak samo jak to było z RMR-ami, chociaż moim zdaniem porównywanie Majora a eventu, jakim były RMR-y, to jest w ogóle dwie totalnie różne sprawy i w ogóle Antwerp jest czymś tak nowym, że nie powinno się do tego do niczego porównywać, bo mamy ruch. Tak jakbym powiedział, 1/4 RMR-ów, przynajmniej, może nie nawet 1/4, co troszeczkę więcej, taka 1/3 RMR-ów, specyfikacja inwestycji Sztokholm, popyt wyższy niż na Sztokholm, więc jakbym popatrzył na takie wskaźniki tego, co mówi nam cena, to cena jest ogólnie kręci nam salto, bo z jednej strony mówimy wielki popyt, naprawdę wielka ilość naklejonych naklejek, super drużyny, w sensie dobra równowaga w ogóle tego popytu między Mibrem chociażby a Imperial, gdzie Mibru się nakleja tyle samo ze względu na fajnie dopasowaną cenę, ludzie dobrze sobie to wszystko rozplanowali. Wszędzie poukładane tak jakby ceny pod pewnego rodzaju wzrosty, gdzieś zawyżenia, które są kontynuowane przez community. Community jest zbite, community myśli mniej więcej podobnie, co może być przeszkodą do inwestowania, ale też bardziej chodzi mi o szukanie takich szans jak na przykład ROX czy inne naklejki. Nie będę wymieniał, bo ROX jest taką najbardziej oczywistą.
I mimo wszystko jednak to, że dosyć duży supply, dosyć duże zainteresowanie tym wszystkim, dosyć dużo grup inwestorskich, które chcą się w to angażować i dosyć dużo kapitału, który w to wszystko jest pompowany, tym bardziej kapitał odpływających powoli kryptowalut, co jest trochę zabijające to wszystko. W sensie, chyba każdy by trochę chciał żyć w takiej bańce i w takim przekonaniu, że ludzie to będą trzymać long term, ale to ile to będą wszyscy trzymać, to zależy tylko i wyłącznie od nich. I pomimo, że na Sztokholmie przekonaliśmy się, że siła long termowców jest naprawdę wielka i dali radę oni pomimo wielkich spadków utrzymać cenę swoich przedmiotów, o tyle wydaje mi się, że z Antwerpem, o ile może być tak samo, to nie musi. I to, co jest właśnie tą lekcją, którą tak odkładam, w sensie wydaje mi się, że te komentarze nie są zbędne akurat w tym filmie, bo są dosyć takie w miarę użyteczne. I ta lekcja, którą ja odkładam, to jest to, że jeżeli Antwerp zakończy się 14, to nigdy nie kupię żadnej naklejki pod inwestycje na samym początku. Jeżeli już kupię, to tylko i wyłącznie na samym początku promocji, w noc promocji, po to, żeby sprzedać to za tydzień. Bo jeżeli Antwerp skończy się 14, to będzie oznaczało to, że w mojej opinii, w sensie to jest dalej moja opinia, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, ale sądzę, że będzie to pewien wyznacznik, że takie promocje już po prostu będą. Że one będą długie, że będą nastawione na zysk, że będą nastawione na to, żeby drenować rynek, żeby drenować tę bezrynkową i żeby doprowadzać te ceny do jak najniższych pułapów. Co oczywiście moim zdaniem dla Valve jest bardzo korzystne, ponieważ to i tak potem się kończy wielkimi wystrzałami i wielkimi zyskami, pomimo tego, jak wielki jest supply. A zwiększając supply i im większa jest cena przy okazji, tym bardziej się Valve nachapie. Zawsze będę wtedy już kupował naklejki na sam koniec, w sensie będę je kupował praktycznie w dzień zakończenia się danego eventu, bo moim zdaniem też Sztokholm pokazał nam jedną ciekawą rzecz, że my tak patrzymy sobie, taki romantyczny trochę jest ten Sztokholm, trochę jest taki, bym powiedział, że każdy chciał w niego inwestować, nie? Każdy mówi, wow, cóż to jest za świetna inwestycja, wow, każdy by chciał mieć tutaj ulokowane pieniądze wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jednakowo, kiedyś popatrzymy na sam koniec promocji, tu nie ma szału. Tu nie ma nic takiego. Zobaczcie sobie, między kupieniem tego 17 a 18 dzieli nas jedynie 10 groszy, 9%. Tyle trzeba dopłacić, żeby mieć pewną inwestycję. Zobaczcie sobie. Kupujący tu myśli sobie, ciekawe, ile jeszcze będzie trwała ta promocja. Może miesiąc, może 2 tygodnie, może tydzień, może jeszcze te ceny będą bardziej drenowane, może jeszcze bardziej będą leciały. Kupujący tu już wie, że właśnie to jest już koniec jego zmartwień i to jest już po promocji. Promocji już nie ma. Ceny są dalej takie same. Jest to tylko 9%. I moim zdaniem, właśnie pod ten model inwestycji będzie trzeba przejść. Po prostu. Będzie trzeba nastawiać się na jak najpóźniejsze kupowanie czegoś po jak najbardziej zbliżonej cenie, po to, żeby mieć po prostu tę pewność. Jeżeli chodzi o Antwerp, nie powiem, uległem trochę tym głosom, uległem tym znowu w pewnym sensie romantycznym głosom o tym, że będzie krótka promocja, że Valve nie ma czasu. Guzik prawda, nie mają czas na wszystko. Jak będą chcieli jeszcze zrobić dwumiesięczną promocję, to zrobią. Nieważne, ile im to rzeczy nie napsuje, to jest Valve. Więc wydaje mi się, że jeżeli ten model im się po prostu opłaca, ten model robienia długich promocji, które i tak potem skutkują bardzo dużym popytem na przedmioty, no to po prostu co jak co, ale nie mamy tutaj nic do powiedzenia. To, co chciałem jeszcze zobaczyć w tym wszystkim, w tym całym rozgardiaszu, to jest to, ile dziennie się sprzedaje takich kapsuł z Challengers. Bo może być to całkiem ciekawa sytuacja, a raczej całkiem ciekawa informacja, żeby to porównać. I tak szczerze mówiąc, nie wygląda wam to trochę jak. Słuchajcie, bo to by się przydało trochę inaczej zrobić. Co 2 godziny. Ok.
No to jeżeli sobie porównamy to, ile się ich kupuje do takiego Antwerpu, no to jest trochę dosyć duża przepaść. W sensie to, ile ich jest, to jest naprawdę. Chociaż tutaj. O, tu. Nie, no ciekawie w sumie to wygląda. No do Sztokholmu. Chodziło mi o Sztokholm. Kurde, to wygląda bardzo ciekawe. Bardzo interesująco to wygląda. To wygląda trochę jakby było zbli. No mówię, trochę więcej niż na Sztokholmie i dużo mniej niż na RMR-ze. 1/3 RMR-u jakaś i trochę więcej niż na Sztokholmie. A licząc popyt, popyt jest dużo większy niż na Sztokholm, jeżeli chodzi o naklejki i ich naklejanie. Także może to jest jakaś tam fajna informacja dla nas. W każdym razie powiem tak, jeżeli Anwer pokaże się być dobrą inwestycją, moim zdaniem Rio będzie się musiało okazać inwestycją co najmniej dziwną. Będzie tam na pewno jakaś zmiana i będzie tam na pewno coś, co będzie bardzo, bardzo dziwne. I ja na pewno będę chciał wyczekać Rio i polecieć na sam koniec. Jeżeli Anwer pokaże się klapą, moim zdaniem wtedy już Rio jest praktycznie przyklepane, że będzie świetne, świetna. Ponieważ jeżeli rzeczywiście byłaby jakaś zmiana na Rio, która by powiedziała, ale gówno, to ludzie by w ogóle tego nie kupili. Ludzie by powiedzieli, Anwer to była taka świetna inwestycja, jeżeli chodzi. Znaczy, Anwer wyglądał tak pięknie, był tak śliczny, było to wszystko tak dobrze zrobione. Taki event, takie emocje, i tak dalej. Gówno, nie wyszło. Szczerze, jak ja patrzę na to, jakie są argumenty za Antwerpem, to aż mi się nie chce wierzyć, żeby on nie wyszedł, ale no dobra, powiedzmy, że no tak, to było fajnie i w ogóle, i gówno, nie wyszło. To czemu Rio miałoby wyjść, nie? No i by w to wtedy nie zainwestowali. I wtedy Rio właśnie pokazałoby pewną swoją moc. Ale w to też akurat nie wierzę. Także co? Jedna lekcja. Warto będzie po prostu teraz czekać, jak najdłużej. Jeżeli dalej czekacie, to jestem z was dumny. Możecie napisać w komentarzu. I co? Długi film mi wyszedł, ale w sumie spoko. Lubię robić długie filmy, lubię sobie pogadać. No i co mogę powiedzieć? Żurek jedzcie, jak wam ktoś zrobi, a jak wam nie zrobi, to jedzcie to, co lubicie jeść. Chyba że jesteście grubymi kur...